Es gibt in der Bevölkerung den Willen, unsere Ökosysteme zu revitalisieren. Schutz reicht also nicht aus. Wir brauchen die Revitalisierung. Rivers in Europe are in bad shape. Sometimes we human beings destroy them so badly that leaving nature alone is not good enough, that it needs restoration. Ein Fluss, der durchs Tiefland fließt, hat in der Regel eine enorme Dynamik. Er bildet Schleifen, er ändert seine Läufe. Wir haben über Jahrhunderte die Flüsse in eingekesselte Flussbetten, in Deiche geschnürt. Und die Flüsse können sich eigentlich nicht mehr natürlich ausbreiten. W tym miejscu zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy sekwencję budowli naturopodobnych, budowli żwirowo-kamiennych, bystrze żwirowo-kamiennych. Nie powodują też pełnego zatrzymania wody, a więc takiego typowego piętrzenia jak budowle piętrzące typu jazy, lecz spowalniają odpływ, a więc powodują, że niskie wody podnoszą się ponad koronę tych naszych bystrzy, a dopiero później swobodnie odpływają w dół, do tego dodatkowo dotleniając się i zmniejszając temperaturę z uwagi na to, że rozpraszają się o te kamienie, które stanowią konstrukcję tej budowy, tej sekwencji. To powoduje, że ta woda poprzez takie te lokalne zmiany parametrów dodatkowo się właśnie dotlenia, oczyszcza, a sam w sobie poziom tych budowli powoduje, że więcej wody zostaje powyżej niż ucieka w dół. Plötzlich strudelt es da. Es kommt Sauerstoff ins Wasser. Pflanzen können sich ansiedeln in den Stillwasserzonen. Es gibt schnellere Bereiche, wo Wanderfische sich vielleicht in die Steinstrukturen, in die Kiesstrukturen sozusagen ihre Laichplätze bauen. Also wir erzeugen Vielfalt in kleineren Stufen, die, wenn Rewilding gut läuft, sich dann in eine Eigendynamik entwickelt und wir dann sozusagen einen Prozess wieder in Gang setzen, wo sich der Fluss regeneriert. I obecnie mamy sytuację, że praktycznie mamy coraz większe problemy z suszą, a jednocześnie po każdym deszczu mamy powodzie. Jest to efekt błędów i ogólnie możemy powiedzieć, że nasza odporność naszego otoczenia na zmiany klimatu, czy skutki tych zmian jest coraz mniejsza. To jest bardzo mylna droga. Wenn ein Ökosystem revitalisiert wird, sprich, wenn es seine Funktionalität wiederfindet, wenn es so wunderschön aussieht wie hier, dann heißt das natürlich auch, es ist eine große Chance für die Region. If you have a regenerated river, of course it's good for the river. Of course it's good for the animals living by the river. It also helps us have clearer water, less floods. But it's also very good for the people living around it because they can make a living. They can have tourism, nice restaurants, nice lodges, biking, with canoeing. So it really can generate a source of income for regions that are usually quite deprived of traditional industry. Ohne Natur keine Nahrung, ohne Natur keine Bauern und ohne Natur keine Zukunft.